Witam Ciebie. Relaksacja jest pierwszą rzeczą, bez której niemożliwa jest żadna medytacja. Większość z nas niestety zapomina o relaksacji na co dzień. Głowę zajętą mamy obowiązkami, informacjami. Żyjemy w ciągłym biegu. Towarzyszy nam stres. Przez niego napinamy ciało, co skutkuje powstawaniem blokad, które przeszkadzają energii swobodnie płynąć przez organizm. Zabiera nam to siły i radość z życia. Dlatego właśnie teraz zapraszam Cię na rozluźnienie. Zasługujesz na to. Poświęć sobie te kilka minut. To bardzo ważne. Przystąpmy zatem do praktyki. Usiądź lub połóż się wygodnie. Wyprostuj plecy. Nie krzyżuj rąk ani nóg. Ułóż je swobodnie wzdłuż swego ciała, z dłońmi skierowanymi ku górze. Zamknij oczy. To powinna być przyjemna pozycja. Wykonaj pierwszy głęboki wdech, a na wydechu wypuść wszystkie swoje myśli. Weź drugi głęboki wdech, a na wydechu rozluźnij całe swoje ciało. Wydaj w myślach swemu ciału polecenie. Rozluźnij się. Weź kolejny głęboki wdech, a na wydechu znajdź się w lewej stopie i zacznij powoli wypełniać ją jasnym, ciepłym światłem. W miarę tego, jak lewa stopa rozluźnia się, kieruj się wyżej. Wypełnij kostkę i łydkę przyjemnym, ciepłym światłem z wnętrza i rozluźnij je. Idź wyżej, rozluźnij lewe kolano, lewe udo, lewe biodro i poczuj, jak cała lewa noga jest w pełni rozluźniona. Kiedy poczułeś, że cała lewa noga jest rozluźniona, przyjemnym, ciepłym wrażeniem, wszystkie komórki Twojego ciała dążą do samoregulacji i odnowy. Całe Twoje ciało zaczyna wibrować radością od środka. Przejdź teraz do rozluźnienia okolicy miednicy. Te okolice trzeba dokładnie rozluźnić, ponieważ odpowiada ona za zdrowie fizyczne i seksualne. Niepożądane są zastoje w tej okolicy. W takim razie rozluźnij ją i wypełnij te okolice przyjemnymi doznaniami. Zanurz się w niej całkowicie. Całkowicie rozpuść wszystkie napięcia. Przejdź teraz do prawej stopy i zacznij ją rozluźniać. Napełnij ją ciepłym, przyjemnym światłem. W miarę tego, jak prawa stopa rozluźnia się, kieruj się wyżej. Wypełnij kostkę i łydkę przyjemnym, ciepłym światłem z wnętrza i rozluźnij je. Idź wyżej. Rozluźnij prawe kolano, prawe udo, prawe biodro i poczuj, jak cała dolna część Twojego ciała jest rozluźniona. Teraz rozluźnienie ogarnia górną część ciała. Rozluźnij dół brzucha, wszystkie narządy wewnętrzne, okolice klatki piersiowej. Wypełnij je przyjemnym poczuciem ciepła i światła. Rozluźnij też całe plecy. Skieruj uwagę wzdłuż kręgosłupa i wyprostuj go w myślach. Rozciągnij. Teraz rozluźnij swoją lewą dłoń. Napełnij ją przyjemnym światłem. Rozluźnij nadgarstek, przedramię i ramię. Tak samo rozluźnij swoją prawą dłoń i napełnij ją ciepłym światłem. Rozluźnij nadgarstek, przedramię oraz ramię. Czujesz, jak ręce są odprężone. Czas na okolice szyi. Bardzo ważne, by rozluźnić te okolice, ponieważ wszystko, co negatywne nazbierało się w ciągu dnia, odkłada się właśnie tutaj, w
Tak więc uważnie i dokładnie rozluźnij te okolice, wypełniając ją światłem i przyjemnymi doznaniami. Rozluźnij głowę i twarz, czoło, miejsce między brwiami, policzki, usta, język, całą żuchwę. Jesteś całkowicie rozluźniony i wypełniony światłem. Teraz, pozostając na osobności z samym sobą, jesteś szczerze wdzięczny za wszystko, co istnieje. Za to, co masz dobrego w swym życiu. Jesteś wdzięczny za to, co masz zwyczajnie. Z całego serca. Weź teraz głęboki wdech i głęboki wydech. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. A na wydechu, pełen sił, radości i dobrego nastroju, otwórz oczy. Właśnie nauczyłeś się pierwszego etapu medytacji. Wykonuj relaksację codziennie, a z każdym dniem będziesz czuł, że Twoje zdrowie się poprawia, umysł się wyostrza, a serce napełnia miłością. Bądź otwarty, uwolniony od umysłu i jego osądów. Rób to po prostu, sercem. Szczerość stanowi klucz do sukcesu, zarówno w życiu, jak i w medytacji. Dziękuję. Damaris.